Cześć, witam Cię serdecznie. Chciałem Ci pokazać, jaką przygotowaliśmy wycieczkę i jakie wspaniałości czekają osoby, które wezmą w niej udział. Zacznijmy od miejsca. Tym miejscem są Tatry i będziemy nocować, będziemy umiejscowieni w schronisku PTTK Kalatówki. Przybliżamy się. O, tutaj w tym miejscu. Tutaj mamy widok od środka. Tak więc to jest nieco taka, można powiedzieć, lepsza wersja schroniska. Troszeczkę lepszy standard. Jak wygląda otoczenie schroniska? Oto nasze schronisko. Hotel Górski PTTK Kalatówki. I zobaczcie, już samego tego miejsca, samego tego punktu mamy wspaniały widok na góry. Gdzie się nie obejrzeć, to mamy wspaniałe widoki. Już nawet po prostu tutaj z okien restauracji, siedząc i spożywając posiłki, mamy po prostu możliwość kontemplowania i podziwiania tych pięknych widoków. Jaki jest plan naszej wycieczki tatrzańskiej? Pierwszy dzień wybierzemy się po południu na Sarnią Górę, żeby fotografować wschód słońca. Tutaj, jak widać, nawet słońce nie jest wschodzące ani zachodzące, a już te efekty świetlne są tutaj interesujące. Wspaniale w świetle kontrowym są tutaj rysowane skały. Tak więc to będzie na, można powiedzieć, na przystawkę, żeby drugiego dnia udać się na miejsce, które jest bardzo, bardzo znane, mianowicie Giewont. Tego miejsca nie trzeba reklamować, po prostu trzeba tam być, ale nie o porze, o której są turyści, tylko mniej więcej tak jak tutaj mamy, kiedy mamy wschód słońca albo zachód słońca. Tak więc będziemy wybierać najlepsze pory do fotografowania i będziemy w tych bardzo znanych i opatrzonych miejscach przebywać, będziemy fotografować, będziemy się uczyć, ale już bez tego tłumu turystów. Zobaczcie, zwróćcie uwagę tutaj na tej wysokości już chmury, niektóre chmury są poniżej, tak więc widoczność jest i pogoda jest nieco inna niż tam na dole w dolinie. Będziemy wracać Kopą Kondracką. Tak więc taki mamy tutaj widok z kopy. Jeszcze jest to pora taka, można powiedzieć, turystyczna, ale w niektórych sytuacjach da się zrobić ciekawe zdjęcie, kiedy nie mamy tego wschodu i zachodu słońca. Tak więc będziemy starać się cały czas robić jakieś interesujące fotografie. Oczywiście wschód i zachód słońca będą takimi szczególnymi porami, na które będziemy wyczekiwać. Trzeciego dnia udamy się nieco dalej, na Czerwone Wierchy. Tu mamy jeden z widoków na Czerwonych Wierchach. Tutaj nawiasem mówiąc zapomniałem o tym wspomnieć, ale autorzy są tutaj podani właśnie w tym miejscu. Jeżeli chcielibyście obejrzeć więcej zdjęć tych autorów, to jest to właśnie wyszczególnione w tym dokładnie miejscu i są to po prostu panoramy z Google Street View. Tak więc to nas czeka tutaj. I teraz zawsze w takich wyprawach trzeba wiedzieć, gdzie jest wschód i zachód słońca, żeby na przykład ustawić się, załóżmy, że ustawiamy się w tym miejscu i wiemy, że wschód słońca będzie tutaj. Ale jeżeli wschód słońca byłby po tej stronie, to miejsce jest dla nas, można powiedzieć, spalone. Tak więc dobieramy sobie odpowiednie miejsce do pory roku, do miejsca, punktu, z którego będzie wschodzić lub zachodzić słońce, lub przynajmniej będzie się chyliło ku wschodowi lub zachodowi. Czwartego dnia jest zakończenie naszej wycieczki, zakończenie naszego pleneru i będziemy fotografować wschód słońca, właśnie tak jak przed chwilą wspomniałem, na Hali Kondratowej. Taki właśnie mamy widok. Spodziewamy się tego wschodu słońca gdzieś tutaj, w tym miejscu, prawda? Tak właśnie zaprojektowaliśmy tę wycieczkę, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Nie sposób tutaj pokazać wszystkich wspaniałych widoków, które będą nas po drodze czekać. To tylko kilka punktów na naszej mapie podróży. Również zdjęcia nie oddadzą jakby tego, co tam nas czeka. Nie tylko w
pod względem fotograficznym, ale również jeżeli chodzi właśnie o obcowanie z przyrodą, oderwanie się od tego codziennego życia i po prostu napawanie się tymi wspaniałościami. Generalnie po prostu mówiąc, odpoczynek z ludźmi, którzy nadają na tych samych falach, którzy myślą podobnie, to również jest jakby takie środowisko, w którym nasze zapały fotograficzne gdzieś będą zrozumiane, gdzieś będą akceptowane i stworzy się taka nasza mała wspólnota fotograficzna, która będzie właśnie mówić tym samym językiem, przez co tym bardziej człowiek się czuje lepiej w takim wspaniałym fotograficznym towarzystwie. Zapraszam serdecznie na plener z Karolem Nienartowiczem. Ja również osobiście będę brał udział w tych warsztatach. Będziemy do dyspozycji, czyli poza tymi widokami ładnymi będziemy przekazywać całą wiedzę naszą dotyczącą właśnie fotografii, a fotografii pejzażowej w szczególności. Tak więc zapraszam Cię serdecznie już niebawem. Tatry, Karol Nienartowicz i Szymon Stuńczyk.